właściwie najtrudniejsze jest odnaleźć uczniowi samego siebie. Ja się trochę boję, żebyśmy nie przekroczyli cienkiej granicy między ich wymarzoną dorosłością, a my im każemy robić gry, które pozornie infantylizują działania, a tak naprawdę są w swojej istocie poważne. Mówię ci, zryj to ciasto! Zryj to ciasto! Zabij się to ciasto! Zryj to ciasto! Zryj to ciasto! Zryj to ciasto do cholery! Zryj to ciasto! Uśmiech jest najbliższą odległością między ludźmi. I właśnie chcemy stworzyć taką atmosferę, żeby ten uśmiech gościł na co dzień. Muzyka bierze się z ciała, nie z instrumentu. Jak robicie muzykę, musicie ją zawsze czuć tutaj. Zresztą to jest muzyka. To nie jest muzyka. To nie jest muzyka. Nauczyciele nie potrafią zrozumieć tego, że jak nie wyjdą do ucznia i nie zaczną z nim współpracować jako współpartnerzy, to nic z tego nie wyjdzie. Bo nie można uczniowi mówić, jesteś zły, jesteś niedobry, jesteś głupi. Trzeba uczniowi mówić, jesteś mądry, stać cię na wiele, nieprawda, że nie umiesz malować, umiesz, potrafisz. A potem w tym miejscu, kiedy oni mówią tu, to my robimy, kto wpuścił tutaj psy? A jak uczeń zdobędzie jeden sukces, to już ten jeden sukces za sobą ciągnie kolejne. Bo on już nie stoi w kącie i nie mówi, że nic nie potrafi, nic nie umie. Tylko, Jezus, ja umiem, ja potrafię, ja mogę to zrobić. Okej, okay, dobra. Musi być jak uderzenie w bębny. Raz, dwa, trzy, cztery. Puścił psy. Kto puścił tutaj psy? Kto puścił psy? Kto puścił tutaj psy? Podoba mi się właśnie to, że w tych dzieciach jest tak bardzo zakorzeniona tradycja z dziada pradziada, że oni nie wstydzą się tego, że są góralami prawdziwymi. Kiedy jedziemy gdziekolwiek, na jakąkolwiek uroczystość tisznerowską w Polskę, ubieramy się w stroje góralskie piękne, dzieci nie wstydzą się mówić po góralsku i to jest cudne. Wszyscy nas podziwiają, a my się tego nie wstydzimy. My jesteśmy z tego dumni, właśnie dzieci, młodzież jest z tego dumna, że stąd pochodzi. Dzisiejsza młodzież jest wspaniała, tylko dorośli nie potrafią tego zrozumieć. Wszystko to można ukształtować, jeżeli tylko się chce. Jeżeli ktoś z dorosłych mówi, ale ta dzisiejsza młodzież jest zła, no nie ma racji, mam ochotę mu przywalić, dlatego że nie ma takiej sytuacji, kiedy by nie można było młodzieży pobudzić do działania, do takiego pozytywnego działania.